Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgiel, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a my dziś opowiadamy Państwu o tym, że sypie się linia obrony księdza Salcesona. E, Michał Olszewski, e, czyli e, słynny ksiądz od e, egzorcyzmów, który... E, otrzymywał sms -y od diabła, tak opowiadał medium, który był takim kaznodzieją, też opowiadającym, że ten diabeł go straszył, zrywał kołdrę, łapał za nogi i następnie mówił mu, że gdyby nie, za rękę nie trzyma księdza Matka Boska, to już byłoby po sprawie. I czyli w krótkich rzeczy po prostu go zabił, zniszczył. No i on takie rzeczy sobie opowiadał, funkcjonował, ale teraz został też złapany na kłamstwie. Z terminarza Zbigniewa Ziobry, który zabezpieczył służby, wynika, że spotykał się z księdzem Olszewskim co najmniej 36 razy, z czego 33 razy przed podpisaniem umowy dotacji między ministerstwem a fundacją Profeto. Tymczasem on mówił dziennikarzom, że, że, się, że się z Ziobrą nie zna. To jest ustalenie redakcji TVN 24, ksiądz, redaktor Sebastian Klauziński i redaktorka Maria Pankowska. Rzecznik prokuratury ucenił w ubiegłym tygodniu, że konkurs na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości dla Fundacji Profetu był ustawiony e, i tak. Już w, tyś, w 2019 roku ksiądz Michał O. Okupił dużą działkę niezabudowaną. E, miał mu pomagać Marcin Romanowski, ówczesny wiceminister rządzący Fundusz Sprawiedliwości. Ceny działki, na której potem powstało centrum. Pomocy negocjowano jeszcze przed ogłoszeniem konkursu przez ministerstwo. Również przed ogłoszeniem konkursu, profeto, Sodoza, profeto zawarło z zakonem sercanów przedstępną umowę pożyczki na 3 miliony złotych w związku z podjęciem starań o przystąpienie do konkursu dotyczącego projektu medialnego Centrum Ewangelizacji pom oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą. Powyższy zapis świadczy o przygotowaniach profetu do startu w konkursie z Funduszu Sprawiedliwości, który wówczas nie został jeszcze ogłoszony. Informacja o konkursie pojawiła się na stronie resortu dopiero dwa dni później. No i z terminu że ziobry wiemy, o, że, że służby zabezpieczyły właśnie które do tego, że spotykał się z księdzem Olszawskim co najmniej 36 razy, z czego 33 przed podpisaniem umowy. Ksiądz Olszewski w rozmowach z dziennikarzami podkreślał, że o konkursie w Funduszu Sprawiedliwości, w wyniku którego Fundacja Profetu dostała ponad 66 milionów, dowiedział się jak wszyscy, kiedy ogłoszenie konkursowe pojawiło się na stronie ministerstwa, przekonywał, że dojście do ministerstwa miał tak jak każdy inny obywatel, a Zbigniewa Ziobrę poznał dopiero po wygraniu konkursu. Informacja tu, tu się pojawiła to jest znaczy powiem, powiem Państwu tak. no to, to on jest po prostu kłamcą. No, no to to nie jest, powiem tak, nie jest to jakoś e, wielkie zdziwienie, że ludzie, którzy kradną, e, biorą udział w kradzieży milionów, ustawieniu przetargów, kłamią. E, no i. Ksiądz Olszewski kontaktował się z pośrednikiem na przemian 2019-2020. Ten znalazł 8 działek. Agent nieruchomości skontaktował się wtedy z innym agentem. Wtedy sporządzono także umowę najmu i współpracy dotyczącą pośrednictwa sprzedaży. Potem negocjowano jeszcze cenę. E i już w 2019 roku minister sprawiedliwości miał dojść do spotkania, na którym obecni byli ówczesny wiceminister Romanowski, ksiądz Olszewski oraz polaczony przez wiceministra pośrednik nieruchomości. Czyli nawet ta nieruchomość była jeszcze przed tym całym konkursem, przed wszystkim oni już po prostu wiedzieli, gdzie to zostanie ustawione, gdzie to będzie. Nie. Podsumujmy. No, to jest, jeszcze raz, to jest próba, żebyście Państwo wiedzieli, to jest próba kradzieży 100 milionów złotych. Bo tyle miał dostać. Dlaczego kradzieży? Dlatego, że cały konkurs jest ustawiony. Nie było żadnej merytorycznej ceny projektów. Fundacja księdza Olszewskiego, to profeto, nie miała żadnego doświadczenia w świadczeniu usług pomocowych, nie miała też infrastruktury. Te pieniądze, ogromne pieniądze, przeznaczone na pomoc terapeutyczną, pomoc jakąś tam właściwą, mogły mieć olbrzymi wpływ na to, żeby pomóc ludziom. Tymczasem one były po prostu. Metodą na uwłaszczanie się środowiska ziobry. Ja przypomnę, że w momencie rozpoczęcia budowy, po przekazaniu 9 milionów złotych wykonawcy, natychmiast 3,6 miliona nastąpiła tak zwanego kickbacku. Kickback to jest takie bardzo fajne biznesowe określenie łapówki. Na przykład, klasycznym kickbackiem jest wtedy, kiedy. Ja jestem na przykład dyrektorem marketingu w firmie, która kupuje reklamy, i ja kupuję reklamy w jakimś kompletnie nierentownym tygodniku, który nie ma żadnych zasięg, zasięgów, i kupuję je na i płacę pieniędzmi firmowymi za 100 tysięcy złotych, a firma, której dałem te 100 tysięcy złotych. Kupuję usługę doradztwa biznesowego 25 tysięcy złotych we wskazanym przeze mnie podmiocie. Tak się sprzedaje w Polsce reklamy przez spółki Skarbu. Państwa proszę mi wierzyć, widzy, widywałem tego typu umowy jako dziennikarz. Oczywiście trzeba udowodnić, że to doradztwo biznesowe jest e, powiązane z tym, no bo to jak... Dla dobrej to, jak... służby jest to niezwykle proste naprawdę. Znaczy to jest, nie, bo zwykle, zwykle tego, bo jeżeli ktoś jest mądry, no to wybierze doradcę, który y, do wyprania tej kasy, który nie jest z nim mocno powiązany, i nie, lub powiązany w sposób niewidoczny i niejasny, a nie na przykład na siostrę, żonę, kochankę czy tego. Tylko jest jeden problem. Jak związki będą zbyt luźne, to potem jest problem z windykacją. To jest właśnie problem w robieniu e, nieuczciwych rzeczy, że dookoła wszyscy są nieuczciwi i, i potem nie można liczyć na to, że człowiek nie dostanie z powrotem pieniądze, które u, ukradł w takim pocie czoła. Po prostu. I e, no to jest. to, Wtedy to, 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 to... potrzebuje mafii, żeby mu odebrała. Tak, to jest. To, 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 to I i trafia jeszcze gorzej. To w każdym razie mamy tutaj klasyczną sytuację. 3,6 miliona złotych zostaje zwrócone. W formie, właśnie tak zwanych Kihbaku, pod pretekstem wynajęcia od e, sercanów, tutaj, od tego, czy od, czy od, od tego, zostaje zwrócone e, e, na konto sercanów, założycieli Profeto, w ramach opłaty za najem działki, na której spółka miała budować e, ośrodek. Czyli za ponad. Nieco rok najmu działki TISO zapłaciła ponad połowę jej wartości. Zobaczcie, to jest coś takiego, której wy wchodzicie do mieszkania, żeby coś tam powiedzmy, albo na jakąś ziemię, to jest jednak prościej. Budujecie komuś dom na ziemi. Dostajecie tam honorarium, dostaniecie za wybudowanie tego domu 5 milionów złotych, z czego... Musicie oddać od razu 2 miliony złotych, a, a działka jest warta 4. I bo, bo wy musicie za to, że będziecie tutaj stacjonować na tej działce. Bo wiecie, tam oni wychodzą, wychodzi pan Bartosz Lewandowski, opowiada o tym, jakie to wielkie dzieła. I tam są proste chwyty, które po prostu są jasnym złodziejstwem, praniem kasy. Czyli ustawienie przetargu i następnie robienie dziwnych obrotów tymi pieniędzmi. Wyprowadzenie tych pieniędzy. W no, to, nie, tam, to jest tak. Na, na, na rynku. To, znaczy, to nie wyprowadzenie. Bo, Wiecie Państwo, ja, ja, my byśmy, to wiecie, te to Państwo, Tomek ostatnio udzielał porad służbom, w jaki sposób powinny nas inwigilować, żebyśmy, żeby były szanse. My byśmy mogli tutaj udzielić porad, w jaki sposób, tylko nie, nie, nie chcemy tego robić, w jaki sposób nie, nie to, bo to, żeby tak, nie w, nie, w jaki pragnę. sposób twórczo nie, no w jaki sposób twórczo można wyprać pieniądze z głową, żeby, a, nie, a nie, przepraszam, na rynpał. No bo... To bardzo inteligentni ludzie przestępcy w tej chwili to bardzo inteligentni tak, ludzie. Tak, ale nie, no, pomysł, pomysł na tym, żeby wynajmować działkę za 3,6 miliona zł, która jest warta, na której budujesz, jest po prostu tak bezczelnym po prostu tego, to jest podcast, mamy władzę, mamy prokuraturę, mamy sądy, mamy wszystko, nikt nam wszyscy nam skoczą. Mamy... Okazało się, że do, dopiero KAS nie wytrzymał już do tego wału takiego ordynarnego i KAS zrobił sprawę. Pomyślcie sobie... Co co czyli za... Krajowa Administracja Skarbowa. Tak. Pomyślcie Państwo... Że Krajowa Administracja Skarbowa musiała w konspiracji przeciwko złodziejom prowadzić śledztwo, bo jakby prowadziła w inny sposób, robiłaby to jawnie i by zbyt wcześnie pokazała to, co robi, to by je zabrano śledztwo, śledztwo by dostało CBA i by się sprawa skończyła. No naprawdę, no, to, są, to są tego typu wypowiedzi, bo rozumiem, że teraz właśnie 13. Duda wręczy CBA odznaczenia. No to właśnie może tej wypowiedzi by posłuchał. To jest niezwykle, niezwykle interesujące odnośnie księdza Salcesona, że uczciwi funkcjonariusze musieli w tajemnicy robić śledztwo przeciwko złodziejom. Tak, jest coś niebywałego, a te ich, wiecie państwo, te pójście na o to tak już powiem tym językiem e, młodzieżowym, e, wiecie, Zobaczcie, robienie kolejnej ideologii czy jakiejś religii z męczeństwa pań urzędniczek i księdza Olszewskiego. No już pierwsza część tego no, padła, no bo rzeczywiście chodziło o to o zatrzymanie. No źle się dzieje z tymi zatrzymaniami, ale. Nic mu takiego nie zrobiono. Jadł sobie banany, jechał z tymi funkcjonariuszami suszone, kanapki, jechał sobie z tymi funkcjonariuszami ABW, traktowali go normalnie. No, na stacjach benzynowych, jak chcieli się e, jakieś potrzeby fizjologiczne załatwić, zakrywali mu kajdanki kurtką, szli z nim i co nikt nie wiedział, nie miał sutanny, nie miał niczego. No, normalnie, normalnie funkcjonowali, nikt nie wiedział po co idą, jak idą, prawda? Tak, no później okazało się, że miał ksiądz napisać list z aresztu. Po to, że któryś z mecenasów nie chciał mieć do problemu, że wyniósł ten list, powiedział że to w końcu, rodzina księdza opisała, co się tam działo wcześniej, że też jakieś takie ekwilibrystyczne sztuczki I, i, i później panie rzeczywiście to przykre, że mężczyzna patrzy, to jest niedopuszczalne, kiedy pani. No, Panie, to na czynności, na panią urzędniczkę, kiedy jakieś czynności fizjologiczne, to, to jest coś, coś niebywałego, i za to powinien mieć ktoś problem. Powiedzcie, nie gniewajcie się. Ja sobie po, po, policzę te dwa lata, i, i co się w tym czasie działo, jak mnie posadzili, wiecie, z, z syfilitykiem bez sztućców i, 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 i wiecie, jak, 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 jak mnie. Jak mnie y, tłukli, kopali, rwali ubranie, wyzywali od Żydów. Trzy razy do szpitala nie chcieli policjanci przyjmować. Tej wszystkie. inne, ja to opisywałem, tą martrologię. I to przy tym e, nikogo to nie obchodzi. Nikogo to nie obchodzi. Oczywiście ten areszt był za długi, bo to było 7 miesięcy. Tak, był za długi. Był za długi, naprawdę był za długi. E, tylko co ja mam powiedzieć? <laughs> żeby, żeby nie trafił się jakiś skład sędziowski, który przeczytał akta. Naprawdę, to bym siedział dalej. I żeby drugim razem, pierwszym razem, żeby mnie sam prokurator już nie wypuścił po interwencji Janka, to bym siedział dalej. Tak to wygląda, ale oni teraz mają olbrzymi problem. A ksiądz, który miał być tak prześladowany, wydał takie oświadczenie. Widzę po wyjściu, widzę dom, w nim otwarte drzwi, ojciec czeka na mnie. W nim woła mnie, wiem, że mogą wejść, on opatrzy rany me. Słowa tej pieśni przez czas aresztu były dla mnie ogromnym wzmocnieniem, jak i wasza duchowa obecność. Dziękuję Wam za każdą modlitwę, za każde Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario, za każdą kartkę czy list wysyłany do aresztu. Dziękuję z serca. Każdego dnia czułem siłę Waszej duchowej ob obecności. Piękne słowa. Dodał również, dziękuję, choć to słowo nie jest w stanie wyrazić wdzięczności, którą mam w sercu. Następnie podziękował nie tylko swojej rodzinie, braciom, sercanom, ale również mediom, służbie więziennej, szczególnie wychowawcom, oddziałowym, psychologom, kapelanom i współwięźniom. No to rozumiem, że tam y, takich tortur chyba nie było, prawda? Ja niektórym nie mogę podziękować, bo będziecie Państwo y, po. Y, Zwykłego pilota do telewizora czekałem trzy tygodnie. Czy słuchawki, taki przyjemny pan po złości uważał, że słuchawki do radia zagrażają mojemu życiu? Czy jakiś, czy telefon, że, ten telewizor, żebym, żebym dostał, no to ten telewizor zrobił to chyba taki telewizor podróżnik ze 3000 km, bo ciągle było też nie tak. Czy, czy czajnik, który był też nie taki, byli tacy ludzie, tak, tak. Byli, były różne takie sytuacje. Część była ok, część była różna, ale tutaj widzę, że księdzu się nic takiego nie działo, podziękował wszystkim. Wszystko było okej, okay. to rozumiem, gdzie ta martyrologia, gdzie to porównywanie do księdza Popiełuszki. To jest śmieszne, wiecie państwo, ale śmieszne i straszne, bo że to przychodzi im do głowy, że potrafią porównać na przykład te panie do historii Inki, no bo ta dziewczyna została... Yy, Niesłusznie zastrzelona. No wtedy była wojna domowa w Polsce, coś strasznego, kiedy Polacy z sobą walczą, tak. I została rozstrzelana, pięknie, pięknie zginęła. I tutaj porównywać te panie do historii Inki. Nie no, wiecie państwo. Czy księdza e, Salcesona do historii księdza popiółuszki który zginął męczeńską śmiercią? Tak. Wiecie, no, no, ja nie wiem, komuś się w głowie pomieszało. To jest taka chęć e, zrobienia religii, ale to jest, wiecie Państwo, to jest tak samo słabo, bo oni wszystko, co, co zrobią, to robią słabo. To jest tak słabo zrobione, tak jak ksiądz słabo te pieniądze kradł i, 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 i był pewny swojej bezkarności, bo był pewny swojej bezkarności, bo to było takie. Także po prostu za głowę. Wiecie państwo, jakie były motywacje tych urzędników skarbowych? Oni popatrzyli, że, nie no, że już taka bezczelność, że tak wyglądało, że nie, tak już nie można. I, i to była ich motywacja pierwsza, żeby to zrobić. Nawet, Wiecie, widzieli tę głupotę i tę butę i powiedzieli, że muszą z tym skończyć. To, wiecie państwo, to już tak, to nie było ani żadnej polityki, ani nie, było, ani nie było żadnego nakręcenia. Tylko wiecie państwo, jak są ludzie, którzy łapią tych przestępców, Muszą się ciężko napracować, robią. I nagle widzą przestępców, którzy ewidentnie robią jakieś rzeczy i którzy są bezczelni. Są bezczelni, bo po prostu wiedzą, że mają takie układy, że nikt im nic nie zrobi. No to i w, w każdym policjancie, no, w większości przynajmniej, czy w każdym funkcjonariuszu, no jest coś. Nie, 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 o tak się bawić nie będziesz. I wielka odwaga dla tych y, ludzi. Chyle, chyle, chyle czoło przed tymi ludźmi, że to zrobili. Spodziewam się, że jeżeli warto by było z nimi porozmawiać, spodziewam się, że nie dostali żadnej laurki. No i w końcu doprowadzili do tego, że w szczególności ojciec księdza, który miał doświadczenie takie, no, różne ciekawe z tymi tematami watowskimi, i ten człowiek, który tam, którego wzięli jako wykonawcę, też fachowiec od wyłudzenia VAT-u. No, przecież, szanowni państwo, Ziobro i Romanowski mieli to na talerzu. Oni naprawdę. Kliknięcia, i by im wszystko przyniesiono, cały dosię tych ludzi. I nikomu to nie przeszkadzało? I nikomu to nie przeszkadzało, że ci ludzie nam są zaangażowani w tę sprawę. Byli już tak bezczelni, że właśnie to, co Janek mówi, ten taki chamski patent mógł funkcjonować. No a dalej znowu byli na tyle głupi, że chcieli zrobić religię i robią religię i te. Kmioty, bo tak, ja, ja nie chcę obrażać moich współwładców, ale to są kmioty. Te, te, te kmioty w to wierzą, wyją, siedzą, a sam Olszewski nawet się zastanawia, nie bardzo, on już by nie chciał być taki medialny, on by chciał, żeby to się skończyło. Jemu się dobrze e, żyło na tym mniejszym e, mm, takim garnuszku, e, kiedy on udawał, że łapie diabła. To, to była całkiem zła kasa, wiecie. I teraz, I teraz nagle zrobił się problem. Jeżeli e, Poczytajcie Państwo, że ksiądz wydawał jakieś miliony z kart kredytowych. Wiecie, ja się zastanawiam, tak jak ja żyję, czy tak jak Janek żyje, czy tak jak wy żyjecie, na no co ja bym mógł wypieprzyć te, te miliony. A tam jest że... było napisane, że jakieś jak... podróże, że podróże. I, podróże, że podróże, jak I restauracje, drogi, jakieś rzeczy. Wiecie, no... Jak ich pójdzie, to, to taki rachunek z restauracji, tak jak, jak Janek chodzi do Chińczyka, ja chodzę różnie. Chodzę teraz, już rzadko chodzę. Jak muszę się z nimi spotkać, pytają się, dlaczego nie w domu. No nie mogę wszystkich do domu zaprosić. To chodzę tam, gdzie jest pusto. No na szczęście później jest pełno, bo trzeba przychodzi, albo jakaś służba. I wiecie państwo... No, gdzie ja bym tyle pieniędzy na restaurację wydał? Naprawdę, ja, ja Naprawdę, nie, jest, jest mi to ciężko zrozumieć. Tak, tak, tak jako normalny człowiek poruszają się w różnych miejscach. Wy też, nie, nie w jakichś spelunkach. I, i ci ludzie, i, i, on będąc księdzem, nie ma żadnych zahamowań. I ci ludzie, którzy tworzą mu tę religię, nie mają żadnych zahamowań. Wiecie, no, Popiuszko często miał sutannę nie, w nie najlepszym porządku, bo ona już była stara i źle funkcjonowała. No, później miał, miał, miał lepiej, bo, bo, bo złożono się na ten, na ten samochód, czy miał tego ochroniarza, którego mu przydzieliła, przydzieliła zresztą podobno służba bezpieczeństwa. No, takie były różnego rodzaju yy, yy, materiały. Wiecie Państwo, i, i porównywanie tych ludzi, działanie w ten sposób, to jest po prostu bezczelność. jak dobrze zrobiliście ten program, trzeba to odkłamać. Trzeba pokazać, trzeba rzeczywiście pytać się i, 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 i tym ludziom w takiej dyskusji to pokazywać. Chociaż nie wiem, czy to wiesz, będzie miał jakiś sens, bo, bo ten, jak mówię, nasz elektora to widzi i zrozumie tego oburza, ale tam to będzie wszystko okej. Okay. I tyle. No nic. W każdym razie e, linia księdza, e, obrony księdza Salcesona jest kompletnie rozjechana. Teraz jest pytanie, takie e, drodzy Państwo, bo to jest pytanie o to, kto wygra wybory prezydenckie. Bo jeżeli wygra wybory prezydenckie, w co głęboko wierzę kandydat koalicji obywatelskiej, to ksiądz nie gdzie siedzieć, nie ma go kto ułaskawić, i wtedy on prawdopodobnie pójdzie na w współpracę z prokuraturą, ponieważ... Taj... przygotowuje ułaskawienia pod koniec kadencji. Ostrzegam w moim materiale, Szanowni Państwo. Materiałach... Tak, a to on, prawdopodobnie, on prawdopodobnie będzie, bo on, oni będą chcieli wydać, bo on cały czas twierdzi, że może ułaskawiać y, każdego. Y, to, jego, to są to jego twierdzenia, że Wąsik, Kamiński mieli prawo być łaskawieni i zostali skutecznie łaskawieni w 2015 roku. On cały czas twierdzi, że on ma takie prawo. Oni się tu odwoływali, bardzo mnie to rozbawiło, że Ordo Juris odwoływało się do interpretacji polskiej konstytucji do sprawy do spraw w konstytucji amerykańskiej, gdzie prezydent to była kwestia, Nixona został ułaskawiony na etapie stawiania mu zarzutów, czyli jak on zgodził się odejść z funkcji prezydenta jako facet złapany na gorącym uczynku, no to następca go po prostu ułaskawił i tylko jest taki zwany problem, że Polska to nie Stany Zjednoczone i koncepcja taka, że skoro amerykański prezydent mógł łaskawić Nixona, to Duda mógł łaskawić Kamińskiego i Wąsika, no, 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 no nie wytrzymuje próby logiki, bo to nie jest, nie ma, nie ma po prostu nic wspólnego ani z kulturą prawną, ani z polską konstytucją, Wręcz doszukano się, odszukano moment, gdy powstał ten konkretny zapis konstytucji, i tam znaleziono, że osoby, bo znaleziono zapisy tego, że osoby, które opracowywały, w żaden sposób nie dopuszczały używania tego jako łaskawienia z góry. Dlaczego? Mówiliśmy o tym wiele razy. W takim wypadku byłaby to legalizacja kara śmierci. No dlatego, że Andrzej Ludow mógłby, tak jak mówił, i pewnie z chęcią by to zrobił, ułaskawić zabójców Jana Pińskiego i Tomasza Szwegierta jeszcze za naszego życia. No bo, no bo skoro, skoro morna. To nie jest takie proste, Janek. To nie jest tak, tak się tylko mówi. No to... Zrobić nie jest takich ho, to, to jest, to, 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 ja tylko mówię, że w teorii nie można po prostu mieć takich, tak, te, takich tego, to po prostu w tym momencie każdy prezydent mógłby wydawać takie bileciki po prostu swoim temu. Dobra, chłopaki, rządzimy 5 lat i każdy z Was ma bilecik tutaj to Słuchajcie, jak ja spadam ze stanowiska, to sobie wpisujecie wszystko, co żeście tam nabroili i macie problem z głową, bo tam przychodzą, a wy wyciągacie sorry, ale od tego to ja już jestem tutaj ułaskawy. Tutaj, a to są, to, tutaj to do punkt drugi. Jeden, jeden pan dyskutował tutaj yy, w internecie, że przecież Duda nie łaskawił pedofila, on tylko zgodził się, żeby pedofil wrócił do domu do ofiary. Tak, tak. Ofiar, ofiar. Do ofiar, no rzeczywiście, no, to, to jest naprawdę, to wszystko OK jest, to jest wszystko okej. Okay, tak. Szanowni Państwo, mit nowoczesnego Wermachtu, a także Holub. Jako nasz bestseller 3,5 tysiąca egzemplarzy sprzedanych. Teraz jest już sprzedawany kolejny nakład, nakład trzeci już, drodzy Państwo, a w przyszłym tygodniu wprowadzamy do sprzedaży Choluba 2, w którym nasi bohaterowie, wasi bohaterowie, ukochani Piotr i Iweta, wracają. Aby po raz kolejny zmierzyć się z, ze złem. To jest książka, o której autor mówi, że nikomu się nie spodoba. Mi się bardzo podoba. Dopiero zacząłem czytanie, ale to jest ten sam styl, no i to jest ten sam pan pułkownik Piotr Wrański, który nie bierze jeńców Audiobook będzie od razu razem z książką i będzie można go słuchać w, w, od w zasadzie dnia premiery. Może się zastanowimy, czy nie puścić go wcześniej. Tutaj mamy mit nowoczesnego Wehrmachtu, to jest w dobrych kioskach, w dobrych empikach, a także na stronie capitalbook.com.pl koń był główną siłą pociągową armii niemieckiej. Tu jeszcze jest parę takich naprawdę bardzo ciekawych tekstów. Osobisty wrok Lenina. Bardzo ciekawy człowiek polskiego wywiadu Ferdynand Antonio Sendowski. Człowiek, który tak się dał we znaki Sowietom, że kiedy usłyszeli, że zmarł rzekomo w styczniu, tak jak uznali, 1945, niestety, faktycznie zmarł. To potem przyjechała, jak zrobiło się to wyzwolenie w cudzysłowie, to przyjechała specjalna brygada NKWD, która rozkopała grób, żeby sprawdzić, czy Osendowski nie wywinął im kolejnego numeru, żeby umknąć ludowej sprawiedliwości. On po rewolucji bolszewickiej siedział w Mongolii i organizował zajęcie iluś tam armiom e, sowieckim, żeby nie było nudno. Bo jest niecierpliwą postać, naprawdę. E, więc to naprawdę polecamy i uwaga, to jest jeden z najpopularniejszych polskich autorów w zasadzie na świecie. W zasadzie e, może, może mogą się z nim li, e, może się z nim równać Sienkiewicz, e, może się e, być może może się z nim równać może Sapkowski popularnością. E, bo na przykład już nie polska noblistka, bo jednak on po prostu, no ktoś może powiedzieć, mówię o noblistce, już nie mówię o tych noblistach od poezji, których. Którzy... Polski Indiana Jones, takie takiego, coś, 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 coś znaczy, że... coś takiego. Tukał skarbu Kołczaka, bo do nas znalazł, tak. Znaczy no, on tam po prostu pisał po prostu takie książki przygodowe, podróżnicze. Ktoś powie, że to mało ambitna literatura, ale przed wojną był najczęściej tłumaczonym, częściej e, polskim autorem. Bo no mówię, tak jak mówię o noblistce, to mówię o, o pani Oldze Tokarczyk, to, to niestety, ja kiedyś się śmiałem z takich... Ludzi w latach 90., którzy kupowali po no, Noblu, e, tam była jakaś taka technologia po Noblu, e, dla e, Szymborskiej, e, Wisławy, e, kupowali te tomiki poezji szymborskiej, żeby pokazać, jacy tymi są intelektualistami. Pamiętam, jak kiedyś przeszedłem, chciałem wziąć ten jeden z tomików, żeby coś tam zobaczyć i nagle się okazało, że to była ta technologia, która nie do końca, jak tam robili, przesieli kartki. Tam trzeba było pójść jeszcze z, z takim bardzo ostrym nożem, przeciąć kartki. Tylko się okazuje, że chłop po prostu miał, postawił, kupił na półce, ładnie wygląda. Więc wtedy do wniosku, że trzeba robić taką usługę, że się będzie sprzedawało taniej, bo to tylko same obwoluty. Ale potem rzeczywistość mnie przebiła, a pojawiły się tapety z książkami, które mają niektórzy politycy za, za sobą. Tomku. Ja Janku muszę zreklamować choluba, bo rzeczywiście, wiesz, ja wczoraj miałem ze sobą choluba, już ostatniego musiałem wydać na, spo, na tym spotkaniu, byłem, byłem poproszono mnie, żebym, żebym zabrał choluba, no wziąłem, bo choluba, cholup holub jest bardzo poczytny. Także panie z CBA były... Co tam jest? No wie, rzeczywiście tam są takie rzeczy opisane, że to musi CBA oglądać, bo to, to są niebywałe rzeczy. Tak, ja spotykałem się w sprawach medycznych, ale to choluba no, dałem. Także rzeczywiście ludzie chcą czytać. Tak. I, no, przepraszam, wiecie panie, no, no, nie zostawiłem go, byście mogli chociaż spojrzeć, co tam w środku było. Tam był cholub. Tylko tyle. E, wiecie państwo, panie Jarosławie, pan Jersu po 17.30 Janek opowiadał o majorach, tak zwanych. O takich ludziach, którzy, którym wszystko wolno. E, I to jest taki rosyjski produkt, nawet radziecki, że po prostu ci, którzy mają wpływowych znajomych, rodziców, czy teraz, już później po, tej, po, po tym, jak już nie ma Związku Radzieckiego, ci, którzy ci bogatsze mogą wszystko. Tak, i Kaczyński zaimplementował to w Polsce. Wiecie, i możemy przeczytać o czymś takim. Tak, to pana, panie Kaczyński wina nice, jest, bo bo tak w Polsce się zaczęło dziać, kiedyś tego nie było. Trzy lata po wypadku, kiedy bizneswoman usłyszy zarzuty. To jest za Onetem pan Łukasz Boralski. Prokuratura najpierw umorzyła sprawę tego wypadku i przypisała winę zabitej na pasach ofierze. Po tekstach BRD24.pl sprawę uznowiono i zamówiono nową opinię biegłych. Jej pisanie zajęło dwa lata ta opinia. Śledczy mają ją już od dwóch miesięcy, ale nadal nie postawili zarzutem, zarzutów bizneswoman, która wjechała w seniora w Szczecinie. Rozumiecie Państwo, tak, trzy lata. Ta pani bizneswoman wjechała na pasach, tak jak pan e, dziadosz e, zabiła człowieka, no i winny senior. Ja rozumiem, że powinni się zwrócić do rodziny, żeby jej dali pieniądze na naprawę samochodu tej pani bizneswoman. Bo, panie tak to jak, bo, bo jak taki starszy człowiek mógł e, tak pokiereszować jej auto? I do tej pory nie ma zarzutów. E, tak, panie prokuratorze Bodnar, panie prokuratorze Korneluk. Tak się właśnie, a właśnie a propos, a dziadosz już ma zarzuty, czy jeszcze dalej nie, nie ma zarzutów? zapytamy tą kobiety, kobiety na pasach. To jest właśnie to, co pan, co pan sprowadził do Polski, panie Kaczyński, to jest to. Naprawdę kiedyś czegoś takiego nie było, po prostu prokurator powiedziałby, nie, 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 nie ma możliwości. Policja mówi, nie, nie, absolutnie nie. I by było koniec. A wszystko wolno. Co taki starszy senior znaczy? Nic. Żeby to był ktoś z PiSu, a tak, a właśnie słyszałem, że chyba pan posłuch gdzieś z nożem ganiał i coś się nic jakoś nie dzieje po raz kolejny. Tak gdzieś tak opisywano i tam policja interweniowała, coś się działo. Czy mówimy o pośle to... Konfederacji? A co, do pana posła do, do pana posła to... Mencena mam takie pytanie właśnie. Czy, czy, czy... Ale to jest, ale nie, to jest, to, to jest, znaczy nie, po raz pierwszy z nożem, bo tylko po raz drugi zdaje się, że nawalono jak stodowa pożniwek. Nie, no też jakoś po krwionego go zabierali teraz. Taśma policyjna, policja przyjechała, jakaś Ja też ta... mówię, że to jest, to nie tyle, poza pierwszym razem nie było, za pierwszym razem tylko, tylko siedział i wygrażał policji. A rozumiem, rozumiem, no to wszystko ale, dobrze. Ale nie, nie muszę, trzeba, trzeba też pochwalić, bo po pierwszym incydencie, jak tylko wytrzeźwiał, pojechał, przeprosił policjantów, podziękował za ten i. Nie, to w porządku. Nie. No to wiesz, no słuchaj, Tomku, alkoholizm jest chorobą, więc. Yy, Czego w Sejmie leczyć? Czy Kamiński musiał go leczyć na stanowisku koordynatora do spraw Służb Specjalnych i Ministra spraw wewnętrznych? Ja mówię o tym, że wiesz, no, prawda jest tak. Takie, to taki, przy takim, przy takim przy takim zachowaniu, gdybym miał odrobinę, e, jak to się mówi, honoru. Honor, to by złożył mandat i udał się na leczenie. No, przeprosił, napisał oświadczenie, przeprosił wszystkich. Że... Ja, ja nie wiem, czy inni mają tak, taką szansę, bo inni przy takim zachowaniu to często mają takie, o, tak widziałem, takich ludzi tak przyprowadzanych i sobie już grzecznie siedzieli co najmniej 3 miesiące albo dłużej po takim zachowaniu. Tak. On sobie nie pójdzie siedzieć, bo ma immunitet. No, bo, bo, bo jest ważniejszy od nas wszystkich. Tylko tyle. Panie Jarosławie, gratuluję. Pan też na razie nie ma immunitetu zdjętego. Pan Hołownia... Nie boi się, bo to zważny człowiek jest, ale jest ostrożny, tak. Ostrożny jeszcze czeka. Do więzienia, Panie Jarosławie. Zobaczy pan, my nie będziemy za co ostrożni, to znaczy o nas wszystkich mówię, a to są, a nas są miliony. Do więzienia, panie Jarosławie, do więzienia.